Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł Jezus z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Oto słowo Pańskie. Wiem, że czasami źle słychać, tak jak było źle słychać, to powiedzcie, to pójdę tam do ołtarza, ten słucha lepszy mikrofon. Zamieniłem trochę Ewangelię dzisiaj, czyli z Ewangelii świętego Łukasza na Ewangelii świętego Marka. Ta sama historia troszeczkę inaczej opisana. To nie tylko dlatego, że mam jakiś wielki sentyment do Ewangelii świętego Marka, w ogóle uważam Marka za mistrza. Ewangelia akcji, zróbcie sobie jakieś takie doświadczenie i przeczytajcie w jeden wieczór całą Ewangelię świętego Marka. Ona jest króciutka, zwięzła, robi to niesamowite wrażenie. Albo Dzieje apostolskie też. To jest ogromne wrażenie. To jest bardzo dobra literatura, świetna literatura. W ogóle całe Pismo Święte to jest kapitalna literatura. A Ewangelia świętego Marka to jest coś dla nas, czyli jak najmniej słów, jak najwięcej akcji. Film akcji, thriller, cały czas się dzieje, akcja za akcją, non stop Chrystus uzdrawia, tutaj już wskrzesza. Fantastyczna Ewangelia. No i dzisiaj taka akcja właśnie opisana przez Marka, minimum słów, a bardzo wiele znaczenia. No oczywiście teściowa. Większość z was jeszcze nie wie, co to znaczy mieć teściową. Niektórzy już wiedzą. No nie zawsze jest fajnie. To nie zawsze jest fajnie. A jeszcze teściowa w gorączce, to słuchajcie, to może być przechlapane zupełnie, nie? Nie wiem, jak sami reagujecie, jak macie gorączkę, nie? Czy jak ma gorączkę, marudzi, trzeba się nie opiekować, chce, żeby wszyscy wokół niego chodzili, to okienko zamknąć, tam okienko uchylić, drzwi przymknąć, a za głośno, a za cicho, a za gorąco, a za zimno, a wodę, a nie taką. No czasami oszaleć można, nie? Z kimś, kto ma gorączkę. Zestawienie teściowa i gorączka. To jest horror, słuchajcie. Ja kiedyś byłem, chodziłem po kolędzie kiedyś, jest bardzo fajna sytuacja, fajna rodzinka, siedzimy sobie, rozmawiamy. Sympatycznie, miło, uprzejmie. I tak sobie siedzimy, nagle słyszę, że z pokoju obok jednak tam ktoś zakasłał. A tam ktoś jeszcze jest. Taka cisza na chwilkę przy stole i ona mówi, tam ojciec leży. Ja mówię, no to muszę go zobaczyć, no jak to tak, no to proszę księdza, on jest chory. A mówię, nie no koniecznie, no to tym bardziej, nie? Poszedłem do niego, nie było miło. Nie było miło. Zrozumiałem, dlaczego go ukrywają przede mną. Ponieważ to nie było miłe spotkanie. Bo człowiek jest chory, to czasami nie jest miły. Jest nawet bardzo niemiły. I teściowa chora jest poczwórnie niemiła z reguły. Ja nie mam teściowej, nie mówię na własnym tym doświadczeniu, ale rozmawiam z ludźmi, wiem, co oni mówią. I co mnie wzrusza? Teściowa leżała w gorące, zaraz powiedzieli mu o niej. Nie ukrywają przed nim takiego faktu, że jest w domu problem, że jest w domu teściowa, na dodatek w gorączce. Może być akcja. Od razu powiedzieli mu o niej. No tak bywa, że czasami przed Panem Bogiem my rżniemy takich bezproblematycznych ludzi, nie? I dla Pana Boga to wszystko elegancko, fajnie. Nie ma problemów, żadnych problemów nie ma. My myślę, że wierzymy, że po wyjściu z konfesjonału to Bóg jest z nami. Ale w kolejce do konfesjonału nie wiem, czy jesteśmy przekonani, że Bóg stoi z nami w tej kolejce. Że tak problemy to lepiej czasami tak
Przychodzi ksiądz po kolędzie, to lepiej pozamykać wszystkie drzwi. No. To jest jakiś znak też, nie? Zaraz powiedzieli mu o niej. Chrystus nic nie mówi, podchodzi, ujmuje ją za rękę. To jest bardzo piękny gest, tylko być może nie, być może podszedł i wziął ją za rękę i przedstawił się, Jezus jestem, nie? Przywitał się z nią. I to wystarczyło. I to wystarczyło. I zaczęła im usługiwać. Ci, którzy mają teściową, to proszę sobie wyobrazić, teściowa zaczęła usługiwać. To jest naprawdę wielki cud. Słuchajcie, jak wioska się o tym dowiedziała, zaczęli znosić wszystkich chorych. Jak takie coś jest możliwe, że teściowa usługuje, to już wszystko jest możliwe, nie? Ludzie to odebrali jako niesłychany cud, niewiarygodny cud. Teściowa usługuje. Do chłopaka przyszli kumple w dużej ilości i teściowa wstała i zaczęła usługiwać. Będziesz w małżeństwie, zrozumiesz tą Ewangelię. Przypomnisz sobie. Niejedna sytuacja będzie, sobie ją przypomnisz. Co wystarczyło? Czułość. Delikatność. Podszedł, ujął za rękę i nagle wszystko się w tej kobiecie zmienia. Chciałbym, żebyśmy uchwycili ten moment i zobaczyli, o co tu chodzi. W duszpasterstwie wiele lat temu był chłopak, który... No, jego życie bardzo ciężkie. Matka zakochała się w młodości w człowieku. Mieli dziecko. On powiedział, że albo usunie to dziecko, albo on ją zostawi. Ona nie usunęła, on ją zostawił i ona nie mogła z tym dzieckiem żyć. Jak wyszła ze szpitala, zaniosła go do swojej matki i tam go zostawiła. I ta babcia wychowywała tego chłopaka. Ona odwiedzała swoją matkę, nigdy nie wzięła tego chłopaka na kolana, nigdy go nie pogłaskała, nigdy nie dała mu żadnego prezentu, nigdy nie zamieniła z nim słowa. Ponieważ to był znak miłości, która była szalona dla niej. Znak straconej miłości. Nigdy więcej nikogo nie pokochała w życiu. Trafił do duszpasterstwa całkiem jako normalny człowiek. To jest też zagadkowa rzecz dla mnie, że ludzie od czasami tak trudnych życiorysach są zupełnie normalni. Jakby młodym chłopakiem był pankiem i tam był brutalny trochę, ale to szybko mu przeszło. Duszpasterstwo normalne. I nagle odezwał się jego ojciec. Nawet nie wiem, czy ta rozmowa nie toczyła się tutaj, czyliśmy o tym nie rozmawiali, w Zakopanem jest podwórko i tam sprzeda najlepsze lody w Polsce. W tym podwórku, przy Krupówkach. Taka cudowne miejsce zupełnie. Kiedyś tam cały obóz chodzi na te lody. Teraz ludzie już nie mają gustu i chodzą byle gdzie. I wtedy tam chyba mi mówił o tym, że odezwał się jego ojciec. Okazało się, że ojciec mieszka w Niemczech, jest bardzo bogatym człowiekiem i zaproponował mu, że może mu pomóc w życiu. Nie wiem, komputer kupić, samochód, jakoś się urządzić. Nagle coś się w nim odezwało. On powiedział ojcu prosto. Potrzebowałem cię 24 lata, teraz cię już nie potrzebuję. Koniec. Ale powiedział, spotkamy się. Raz jeden w życiu. Na niezależnym gruncie we Francji. I mówili się na to spotkanie. Ja się pytam, po co ci to? Chłopie, po co ci to? A on mówi, nie wiem. Zupełnie nie wiem. Rozmowa miała trwać 2 godziny. Pojechał do Francji, spotkał się z nim. Po spotkaniu zmienił maila, jeszcze wtedy nie było Facebooka. Zmienił maila, zmienił komórkę, zatarł po sobie ślady. No i rozmawiam z nim, no i co? Co ci to dało? A on mówi, wiesz co? Po tym spotkaniu trochę lepiej wiem, kim jestem. Jak zobaczyłem mojego ojca, to już wiele zrozumiałem. Swój wygląd, sposób zachowania, sposób bycia. A przez 2 godziny rozmowy zrozumiałem już bardzo dużo. Mówi, to było bardzo dobrze, że się z nim spotkałem. Moi kochani, my tak jak tu jesteśmy, to jesteśmy trochę dziećmi adoptowanymi, wszyscy. Adoptowanymi przez biologię, przez przyrodę, przez naturę naszą ludzką. Ale mamy też jeszcze innego ojca. I dopóki nie odkryjemy tego innego ojca, nie będziemy mogli odkryć, kim jesteśmy.
To jest zasadnicze i niezwykle ważne zdarzenie. Odkryć ojca, tego drugiego ojca. Odkryć tą swoją drugą rzeczywistość. Nie zrozumiemy siebie bez Boga. Obraz, jaki obraz nosimy Boga w sobie, to ma ogromny wpływ na nas. To, co zrobił Chrystus, podchodząc do tej kobiety, ujmując ją za rękę, będąc dla niej czułym, delikatnym, być może zmienił jej obraz Boga i nagle była gotowa usługiwać. Bo zmienił się w niej obraz Boga. Oczywiście, że my w zasadzie mamy takie dwa obrazy Boga w sobie. Jeden obraz to jest taki obraz deklaratywny. Taki deklaracja Boga. No to nie na próżno tyle lat katechezy, nie? Kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Bóg jest moim przyjacielem. Gratuluję. Co jeszcze? Można z nim sobie spokojnie, dobrze porozmawiać. No świetnie. Bóg mnie zawsze wysłuchuje. Cudownie. Jeśli Bóg jest twoim przyjacielem, to ile czasu dzisiaj z nim spędziłeś? Ej, czepia się ksiądz. Głupie pytanie takie. Skąd takie pytania w ogóle? Jak możesz z nim spokojnie porozmawiać, to o czym żeście dzisiaj rozmawiali? Jaki był temat dzisiejszej rozmowy? Co za durne pytania, no. Możesz mu wszystko powiedzieć, o czym mu ostatnio powiedziałeś. O czym ostatnio opowiadałeś Bogu. To jest taki obraz deklaratywny, nie? My deklaracja nasza jest taka, że Bóg taki jest. A naprawdę? Słuchajcie, to nie jest zdrada spowiedzi, bo to jest normalne, to jest na co dzień. Przychodzi chłopak do spowiedzi, spóźniłem ze swoją narzeczoną. I uważasz to za grzech? Ja nie. Absolutnie. Było miło, sympatycznie. Ale to o co chodzi? O co chodzi? Ale ten zgret, Bóg, który kompletnie nie jest przystosowany do naszych czasów, lepiej się wyspowiadać. Tylu ludzi teraz młodych choruje na raka. On ma siłę i moc, a nuż się zemści. To lepiej z nim być w porządku, nie? Lepiej sobie sprawy poukładać. Lepiej, słuchajcie, wielu z nas ma taki obraz Boga. Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. W końcu dopadnie, ale jak kopnie, to będę kwiczał 3 dni. I dlatego lepiej na wszelki wypadek ochrzcimy to dziecko. No, na wszelki wypadek. Żeby tam, no. Obraz Boga jest niezwykle ważny w nas. Kim naprawdę jest dla mnie Bóg? Odkrycie Boga delikatnego, subtelnego, który jest po naszej stronie, któremu naprawdę na nas zależy, to jest wielkie odkrycie. To jest wielkie odkrycie. To jest to, co się stało z tą teściową. On ujął ją za rękę, podniósł ją i wszystko. Wystarczyło. Odkryć Boga, który potrafi ujmie za rękę mnie, podnieść, nie będzie za dużo mówił nawet, nie? Ale będzie ze mną w chorobie właśnie, będzie ze mną w moich najróżniejszych problemach, w moich uzależnieniach różnych, będzie ze mną po prostu. To przemienia i dlatego ona była zdolna do usługiwania. Jeśli na tym obozie jeszcze nigdy nie zgłosiłeś się do zmywania po obiedzie, nie zrobiłeś nic, zobacz, jak jest twój obraz Boga, bo tam jest źródło. Dlaczego nie masz siły, mocy w sobie, żeby usługiwać innym i jeszcze mieć z tego niesłychaną radość i frajdę? Trzeba odszukać obraz Boga. Jak to robić? Od 1 października zaczyna się okres studiów i łatwo trafić do duszpasterstwa akademickiego. Między innymi tym zajmuję się w duszpasterstwie akademickim. Bardzo ważnym pytaniem, kim jest Bóg? Kim jest Bóg? I sądzę, że w niejednym ośrodku znajdziecie odpowiedź właśnie na to niezwykle ważne pytanie. Odszukiwania bardzo trafnej odpowiedzi każdemu z was z całego serca życzę. Amen.